zakompletował, to Adrian po kilku słabszych występach, ten był fenomenalny. Co możesz powiedzieć? Naprawdę ja bardzo się cieszę z tego występu, bardzo mi zależało pojechać dobrze. Zresztą obiecywałem, że do końca lipca postaram się znaleźć przyczynę moich problemów i cieszę się, że udało się pojechać w ostatnim meczu przed playoffami i będę robił wszystko, by tą dyspozycję utrzymać w playoffach. Zamiast prezesa oczywiście będzie była niewielka prezesa za pomoc, bo miałem bardzo duże wsparcie w jego osobie. Gdy mi nie szło, nie było tak, że się ode mnie wtedy ktoś odwrócił, więc na pewno to mi bardzo pomogło. Miałem wszystko zapewnione, co chciałem i udało się, bardzo się z tym cieszę. Powiedz zadająca dalej, runda zasadnicza za nami, Uniwak skończył na pierwszym miejscu. Naszym przeciwnikiem bodajże drużyna wrocławska. Jak się zapatrujesz na play-offy? Play-offy to tak naprawdę walka od początku, więc nie będzie łatwych meczów. Musimy być skoncentrowani w 100% przed każdym pojedynkiem. Oczywiście chcielibyśmy i będziemy robili wszystko, by skończyć również na pierwszym miejscu w fazie play-off. Dziękuję. Trener Jan Ząbik. Panie trenerze, 51-39 zwycięstwa, dodatkowo jeszcze bonus. Najważniejsze to, że pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej. No na pewno nie był łatwy to mecz, bo przeciwnik był wymagający, ale dla kibiców był atrakcyjny, bo było troszeczkę mijanek. Ma cieszy to, że nasz zespół wygrał i no, ta sinusoida idzie do góry, przede wszystkim u Adriana i to cieszy najwięcej. No, nie powiem tu o Jeprzenie, no i o Emilu Kurczyńskim. No, na pewno ze swoim zdrowiem musi jeszcze utrzymać trunę, gdzie no, troszeczkę teraz będzie miał przerwy. Na pewno to zrobi i play-offa będzie już wartościowym zawodem. Prezes Unibaksu Toruń, Wojciech Stępniewski. Panie prezesie, cel przed sezonem był taki, żeby walczyć o najwyższe miejsca. Po rundzie zasadniczej to najwyższe jest. Jak możemy krótko podsumować tę rundę zasadniczą? Cóż, 14 meczów, wszystkie bardzo trudne. Łatwych meczów w Ekstralidze nie ma i to dzisiejsze nawet spotkanie udowodniło, że mimo że jesteśmy na własnym torze, to mecz był bardzo trzymający praktycznie do 14 biegu, jeszcze w 14 obecnie miał 15 szansę na remis, co spowodowałoby zajęcie przez nich pierwszego miejsca na koniec rundy zasadniczej. Natomiast cóż, z tego co wiem, za tydzień do Wrocławia, także tor, który nam wydaje się pasuje, także mam nadzieję, że jedziemy po prostu po zwycięstwo jak przed każdym meczem. Super zawody w wykonaniu Adriana i w końcu rok temu dobra runda zasadnicza, słabsze play-offy, w tym roku gorsza runda zasadnicza i mam nadzieję na tym samym poziomie play-offy. I tych punktów potrzebujemy punktów również runy Holty, także mam nadzieję, że będzie dużo lepiej w przypadku runy. Cieszy mnie punktacja Michaela, widać, że jest ten progres, meczu nawet coraz lepiej, ten wynik we Wrocławiu nie był przypadkowy w jego wykonaniu, także to są te punkty, które potrzebujemy. Dobrze Kamil Burczyński, jeszcze lepiej Emil, nieco słabiej dzisiaj, czy Ryan, czy Holder, ale każdy może mieć słabszy dzień, także tutaj nie ma co wypominać. Ja chciałem tutaj za pośrednictwem Państwa zaapelować do najwyższych władz Światowej Federacji, aby w Toruniu jednak dziką kartę dostał Adrian Miedziński. Dzisiejszy wynik w jego wykonaniu to również udowadnia. Również proszę, apeluję wręcz do Polskiego Związku Motorowego o to, żeby jeszcze lepiej niż do tej pory włączyli się również w te negocjacje związane z przydziałem tej dzikiej karty właśnie Adrianowi Miedzińskiemu na Toruńskiej Grand Prix. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Cieślak, trener drużyny zielonogórskiej. Panie Marku, 39-51. Porażka, drugie miejsce po rundzie zasadniczej. Jak pan może ocenić to spotkanie? Jakie są szanse Falubazu w dalszej części rozgrywek? Na wstępie chcę podziękować drużynie toruńskiej zwycięstwa. Zasłużyła sobie w pełni na to. My dzisiaj jechaliśmy w kratkę. Nie wszyscy po prostu pojechali tak, jak bym sobie bym liczył. No, ale trudno. Jeżeli szczęście nam dopisze i spotkamy się jeszcze raz, to myślę, że wyciągniemy wnioski z dzisiejszego spotkania i
pojedziemy lepiej. No tak, tak to bywa. No, jeżeli chodzi o to, że zajęliśmy drugie miejsce, ja myślę, że nasza drużyna ma dużo problemów, bo przecież wiadomo, że wyleciał nam czołowy zawodnik Rafał Gorbicki. No i Zęgota wraca po kontuzji, jest to jego pierwszy mecz na wyjeździe, dlatego chciałem, żeby sobie troszkę pojeździł więcej. Myślę, że sprężymy się i będziemy starali się pokonywać przeszkody, żeby dojść tam, gdzie sobie przedtem zaplanowaliśmy. Dziękuję bardzo. Greg Hancock, excellent performance yesterday. Today was little worse. What can you say about this weekend? You know, it's been a hard weekend. The Grand Prix yesterday was not the best of starts for me, but you know, I got things together from the middle of the meeting and finished with a good result. So I'm pretty pleased with that. Today was another story. You know, it's always tough to come to Torin and put up a good fight, but you know, we did the best we could, and they're a strong team. What more can I say? What can you say about the playoff? After regular season, you have second position in the table, and what would we in playoff? It is what it is, you know. You got to take if we want to win the title, we've got to win them all. So that's what we're going to do. So can you say that it was a little practice for you before SGP in Torun? Of course, you know, it's nice to get some laps around here and kind of get a rough idea, you know, what setup we want to use. But when the Grand Prix comes, it's another story, you know. Thank you very much.